Czasem dostaję od was, nie, właściwie bardzo często, za często, nie mam czasu odpisywać na te wszystkie maile, które od was dostaję, mianowicie jaki aparat wybrać. Dlatego właśnie dziś przez najbliższe 2-3 odcinki będziemy rozmawiać o tym, jakie są systemy w fotografii, co zrobić, żeby wybrać odpowiedni aparat, ale nie będę mówił dosłownie, który aparat jest lepszy i dlaczego Canon jest lepszy od Nikona i tak dalej, tylko spróbuję wam przybliżyć trochę zasady, które rządzą fotografią i które sprawiają, że niektóre aparaty są dużo droższe, a inne trochę tańsze. Więc pierwsza rzecz, o której zaczniemy mówić dziś, to jest matryca. Już pokazywałem wam kiedyś w tajemny sposób, ona jest tam z tyłu, za lustrem. Matryca. Przede wszystkim może różnić się rozmiarem. I tutaj będziemy musieli zacząć od bardzo wąskiej, jak te schody, po których właśnie wychodzimy. Są to matryce systemu 4/3, które są stosowane w małych aparacikach, w jakichś małpkach, w automatach. A także jest to system forsowany przez firmę Olympus, która w swoich aparatach stosuje właśnie ten rozmiar matrycy. Jest ona najmniejsza z wszystkich, o których będziemy dzisiaj mówić, przez co ogniskowa obiektywu będzie miała największe powiększenie, kiedy będzie fotografowana właśnie w tym aparacie. Kolejnym rozmiarem matrycy jest ta zastosowana w moim aparacie, a także tym, który kręci nas Piotrek, czyli APS-C o wymiarach 22,5 mm na 15,1. To ciągle nie jest pełna klatka, czyli ciągle nie 35 mm, ale dzięki temu, że już jest trochę większa niż 4/3, pozwala na większą ilość pikseli, na ich wielkość także, na mniejszą gęstość upakowania na matrycy, a dzięki czemu wpływa już na lepszą jakość zdjęcia. Dlatego więc w większości lustrzanek jest matryca APS-C, bądź w Nikonach nazywa się troszkę inaczej, bo to jest DX. I ona jest minimalnie większa niż właśnie APS-C. Kolejnym takim małym stopniem w kierunku pełnej klatki jest matryca o rozmiarze APS-H. To jest taki trochę nietypowy rozmiar. Ona jest zastosowana została w Canonie 1D, w tym najbardziej prawie topowym modelu Canona. To jest chyba tylko taki połowiczny kompromis, ponieważ te super reporterskie lustrzanki, które mają bardzo szybko robić zdjęcia, mają problemy z pełną klatką i właśnie tą szybkością, a Canonowi udało się trochę powiększyć matrycę i uzyskać całkiem niezłą szybkość robienia zdjęć. A mi ręce boli. Jeżeli jesteście już starymi, doświadczonymi fotografami, którzy zrobili wiele wesel, zarobili bardzo dużo kasy, bądź często robią akty 30-latkom, to pewnie taki sprzęt nie robi na was większego wrażenia. I chcecie mieć aparat z pełną klatką. I właśnie o pełnej klatce teraz. Czyli to mityczne 35, a właściwie w świecie cyfrowym 36 mm, bo taki rozmiar ma pełna klatka. Na przykład w Canonie 5D, bądź w Nikonie D3X, czy w jakiś tam Nikon... O, D700 też ma pełną klatkę. Czyli jest to 35 mm, a właściwie 36. I co jest w tym najfajniejszego? To perspektywa. O niej za chwilę powiem, ale najpierw jeszcze to, o czym zacząłem wcześniej mówić, czyli powód, dla którego pełna klatka jest fajniejsza pod względem pikseli. Są one największe, najsłabiej upakowane, nie muszą być tak bardzo ściśnięte i dzięki temu zdjęcie ma najlepszą jakość, najfajniejszą wartość kolorów, a także wszystkie wykresy, zdjęcia, wszystkich kolorów są oddane najwierniej właśnie na matrycach pełnoklatkowych. Ale teraz o powiększeniu wam. Jeżeli macie na przykład Canona 5D albo Nikona D700, to zdjęcie, które zrobicie obiektywem o ogniskowej 50 mm, faktycznie będzie miało 50 mm ogniskowo. Natomiast jeżeli taki sam obiektyw przypniecie do aparatu typu Canon 40D czy jakikolwiek inny z matrycą APS-C czy DX jak w Nikonach, to zdjęcie będzie pomniejszone. Dlatego, bo obiektyw, który może pokryć całą powierzchnię pełnej klatki, nie ma takiej możliwości, bo właśnie ta matryca jest mniejsza, więc zdjęcie będzie automatycznie mniejsze, a jego ogniskowa przez mnożnik, czyli tak zwany crop, będzie powiększona o pewną wartość, to jest z reguły 1,5, około, coś koło tego. Więc 50 przy aparacie z matrycą APS-C tak naprawdę ma jakieś 75 mm. I tak samo, gdybyście przypięli, aczkolwiek się nie da, bo w małych aparacikach obiektywy są niewymienne, to wtedy powiększenie do obiektywu 50 na przykład byłoby jeszcze większe, więc mógłbym mieć 85 i więcej. W tym tygodniu na zdjęciu najlepiej wyginała się modelka Agnieszki Sikory, dlatego też zdjęcie tygodnia należy do niej.
To, co teraz widzicie, to kadr odpowiadający mniej więcej pełnej matrycy, czyli full frame. Teraz widzicie, jak świat wygląda w matrycy APS-H, czyli tej stosowanej w Canonie 1D. Teraz widzicie, jak wygląda świat w matrycy nikonowskiej DX, prawie taki sam jak w matrycy APS-C w większości lustrzanek Canona. Teraz widzicie matrycę 4/3. A to takie małe, to jest matryca w waszej komórce. Załóżmy pozytywnie taką sytuację, że macie aparat z pełną klatką, jesteście bogaci, pijecie lepsze alkohole niż to i generalnie wasze życie jest bardzo bogate. Więc nie zwracacie uwagi, też przesadnej uwagi, na ilość megapikseli w waszym aparacie. Bo tak naprawdę im więcej ich jest upakowanych na tej małej matrycy, to może powodować dokładnie odwrotny skutek, bo były takie przykłady w pewnych aparatach, od zamierzonego, czyli zamiast większego, fajnego, dokładnego i ostrego zdjęcia, będzie zdjęcie dokładne, ale coraz bardziej zaszumione i będzie miało naleciałości związane z zbyt dużą ilością pikseli na matrycy. Więc nie przejmujemy się matrycą, przejmujemy się raczej szkłem. I szkła, które możemy montować w naszym aparacie, są jedną z wytycznych co do tego, jaki aparat warto wybrać, aparat jakiej firmy warto wybrać. Mamy tutaj dwóch najważniejszych graczy, Canona i Nikona. Oni mają najwięcej szkieł w swojej ofercie, praktycznie wszystkie lustrzankowe obiektywy, wszystkie ogniskowe i typy można u tych producentów dostać. Więc to jest jakaś zależność, jest jakaś zaleta, żeby wybrać właśnie aparat takiej firmy. Ale aparaty na przykład Sony i Panasonic Lumix mają też bardzo dwie duże zalety, ponieważ dla Lumixa szkła robi Leica, a dla Sony szkła robi Zeiss, więc obiektywy na przykład starsze, ale tych producentów można zapinać właśnie do nowych lustrzanek, tych mniejszych, ale bardzo, bardzo dobrze wyposażonych producentów aparatów. Tak więc zwracamy uwagę na to, jakie szkła robią jacy producenci, ale to są producenci firmowi. Jest jeszcze dwóch bardzo ważnych graczy, którzy robią szkła do aparatów w większości znanych marek. To jest Sigma i Tamron. Także warto mieć na uwadze to, że kupując na przykład Pentaxa, to nie musicie używać szkieł tylko i wyłącznie Pentaxa, ale też możecie kupić jakąś Sigmę czy Tamrona, bo bardzo często oni mają w swojej ofercie bardzo, bardzo klasowe szkła, które nie odbiegają jakością od tych markowych, a są dużo tańsze. Kupując mały aparat, jeszcze ważniejsze jest to, żeby zwrócić uwagę na to, jaka firma robi obiektyw do niego właśnie, ponieważ kiedy kupicie mały aparat, to nie da się w nim wymienić szkła, nie da się wymienić optyki, więc mając już ten aparat z tą optyką, nic nie da się zrobić, tylko wymienić cały sprzęt. Dlatego zwracajcie uwagę, bo tak jak mówiłem wcześniej o Lumixach i o Sony, to w małych aparatach również są to szkła robione przez Zeissa czy Leica, więc to jest duży plus. Zwracajcie na to uwagę, zwracajcie uwagę na przysłonę, o której mówiłem w wcześniejszych odcinkach, tak samo na ogniskową. I pamiętajcie, że na małym aparacie, jeżeli jest napisane od 7 do 35, to nie będzie 7 do 35 w lustrzance, ponieważ powiększenie, czyli ten tak zwany crop, będzie zupełnie inne. Wejdźcie na naszego Facebooka, dodajcie zdjęcie, może wasze właśnie zostanie wybrane na zdjęcie tygodnia. A także odwiedźcie stronę główną podcastów, czyli podcast35mm.pl, która jest na abtv.pl. Cześć! O, troszkę mi się dotknęło. Nagraj, po to Po to jest film. Ale tam koleś jeden komentował, że po co jest film? Mam do sprzedania 50 Sigmy 1.4 do full frame. Pokażę ją wam w przyszłym tygodniu.